Sędzia Konrad Gąsiorowski rozpoczął pierwszą część spotkania. Szesnasta minuta spotkania i rzut karny dla Chełmianki, faulowany Bartłomiej Korbecki. Siedemnasta minuta spotkania, pierwszy gol dla Chełmianki. Bramkę zdobył grający z numerem 9 Krystian Mroczek. Chełmianka 1, Orlen to 0. Szanowni Państwo, dzisiaj ostatnia kolejka grupy czwartej, trzeciej ligi. Ale ja mam dla Was wyjątkowe zaproszenie na galę MMA Strive 9, która już za 2 tygodnie w sobotę 22 czerwca odbędzie się. Szanowni kibice, przypominam, że używanie pirotechniki na stadionach jest zabronione. Za takie zachowania grożą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Przypominam, że używanie pirotechniki na stadionach jest zabronione. Za takie zachowanie grożą poważne konsekwencje prawne i finansowe. W innych spotkaniach rozgrywanych od godziny 17 Awia Świdnik przegrywa z Podlasiem Biała Podlaska 0-1. Czarni Połaniec wygrywają 1-0 z Podhalem Nowy Targ. A Chełmianka zdobywa drugiego gola. Siedemdziesiąta trzecia minuta i drugi gol dla Chełmianki. Bramkę zdobył grający z numerem 9 Krystian Mroczek. Chełmianka 2, Orlęta 0.
W 86 minucie gol dla zespołu Orląt Radzyń. Bramkę zdobył grający z numerem 10 Piotr Zmorzyński. Chełmianka Orlęta Radzyń 2-1. W doliczonym czasie gry gol dla zespołu Orląt. Bramkę zdobył Mateusz Chyła. Chełmianka Orlęta Radzyń Podlaski 2-2. Sędzia Gąsiorowski zakończył dzisiejsze spotkanie. Chełmianka zremisowała z Orlętami Radzyń Podlaski 2-2. W 17 minucie pierwszego gola dla Chyła.